1 sierpnia 2018 roku Zosia dostała pierwszą dawkę leku. I tak naprawdę jakby narodziła się na nowo, dostała drugie życie. Zosia urodziła się 14 marca 2018 roku jako zdrowe dziecko. Dostała 10 punktów w skali APGAR i na samym początku nic nie zapowiadało nadchodzącej, może nie tragedii, ale nadchodzącego nieszczęścia. Mniej więcej około 6 tygodnia zauważyliśmy pierwsze niepokojące objawy. Zosia jako niemowlę nie podnosiła w ogóle głowy na brzuchu. Potrafiła nią, leżąc na plecach, potrafiła nią obracać w prawo i w lewo. Nogi były praktycznie nieruchome, ruszała samymi stopami. Jak miała 6 tygodni, trafiliśmy do pediatry. Pediatra jednak stwierdził, że z Zosią nie dzieje się nic niepokojącego. Ale jako przewrażliwieni rodzice postanowiliśmy sprawdzić jeszcze u innego lekarza. Wtedy ten lekarz też stwierdził, że z Zosią jest wszystko w porządku, ale jeżeli się niepokoimy, możemy spróbować, dał nam skierowanie do neurologa, że możemy spróbować zbadać dziecko u neurologa. 3 dni później byliśmy u neurologa. Neurolog badał Zosię 40 minut, a na samym końcu powiedział nam, że musimy jechać do szpitala, ponieważ on nie wie, czy to jest choroba genetyczna, czy to jest kwestia fizjoterapii. 3 dni później byliśmy już w szpitalu, gdzie zrobili Zosi szereg szczegółowych badań, w tym właśnie pobrano także próbki materiału genetycznego w kierunku SMA. Wypisali nas, czekaliśmy 3 tygodnie, w międzyczasie oczywiście rehabilitując Zosię, czekaliśmy 3 tygodnie na wynik. Po 3 tygodniach odebraliśmy wynik i dowiedzieliśmy się, że nasze dziecko choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Dostaliśmy namiar do pana Kacpra Rucińskiego. Jest to prezes Fundacji SMA i dostaliśmy od niego informację, że rusza badanie kliniczne w Gdańsku. Po około mniej więcej 3 tygodniach dostaliśmy zaproszenie na badania wstępne. I tak oto 3 tygodnie później, 1 sierpnia 2018 roku, w pierwszym dniu sierpnia, kiedy sierpień to jest miesiącem szerzenia świadomości o rdzeniowym zaniku mięśni, Zosia dostała pierwszą dawkę leku. I tak naprawdę jakby narodziła się na nowo. Dostała drugie życie. Rdzeniowy zanik mięśni to jest choroba genetycznie uwarunkowana, polegająca na schorzeniem nerwowo-mięśniowym i polega na tym, że dochodzi do całkowitej utraty motoneuronów rdzenia kręgowego. Konsekwencją tego procesu jest osłabienie i zanik mięśni. Objawy choroby mogą wystąpić w każdym wieku, mogą wystąpić u dzieci najmłodszych, ale mogą wystąpić też u dzieci starszych. Wyróżniamy też postać, która może objawić się u osób dorosłych. Proszę bardzo. Jak ważne jest szybkie włączenie leczenia, to jest niebywale ważne. My mamy takie hasło, czas to motoneuron. I to jest prawda, bo właściwie każdy dzień opóźnienia to jest stracone kilka, może neuronów, może kilka odruchów, kilka promili siły mięśniowej i na to nie możemy sobie pozwolić. Więc jeśli tylko jest podejrzenie rdzeniowego zaniku mięśni, trzeba natychmiast robić diagnostykę i natychmiast włączać leczenie. Zosia była w takim newralgicznym momencie rozpoznana, w momencie, kiedy nie było jeszcze w Polsce programu lekowego. Natomiast szczęśliwie rozpoczęło się badanie kliniczne właśnie z Risdiplamem i Zosia zakwalifikowała się do tego badania. Wszystkie, zaczęła nam lepiej kontrolować głowę, nie było problemów z jedzeniem, waga jej szła do przodu, ręce stały się bardziej ruchome, nogi stały się bardziej ruchome. Dziękuję. Rehabilitowana była codziennie, do dnia dzisiejszego jest rehabilitowana codziennie. I tak naprawdę takim bardzo szczególnym dla nas dniem, bardziej może miesiącem, był grudzień 2018, kiedy to Zosia posadzona wytrzymała 10 sekund w siadzie. Bez leczenia nie byłoby to możliwe. Gdyby nie lek, prawdopodobnie by już z niej z nami nie było.
Więc tak naprawdę od grudnia zaczęliśmy patrzeć z ogromną nadzieją w przyszłość. Przestałam myśleć o tym, że może umrzeć. A gdzie jest oczko? A nosek? A buzia? Odkąd jest leczona, a jest leczona już 2,5 roku, nie miała żadnej poważnej infekcji. Nie było u niej żadnego regresu. Cały czas idzie do przodu. 7, 8. Z Zosią poznałyśmy się zaraz po otrzymaniu diagnozy. Niespełna miała wtedy 3 miesiące. Na tamten moment, kiedy nie był dostępny żaden możliwy lek do przyjęcia dla Zosi, nasza praca polegała na tym, że musiałyśmy utrzymać jej ciało, samą Zosię, w jak najlepszej kondycji. Zarówno jej oddech, jej ruchomość klatki piersiowej, zakresy ruchomości w stawach. Musiałyśmy pracować nad przykurczami, które się wówczas pojawiały. Zosia była dzieckiem, które nie miało kontroli głowy, nie ruszało nóżkami, ruchy rąk były bardzo ograniczone, więc tak naprawdę była wtedy stosowana terapia Wojty, masaż, codzienny masaż, codziennie wykonywany, rozciąganie, różne formy rozluźniania powięziowego oraz bardzo ważna terapia oddechowa. Jak miała 4,5 miesiąca, otrzymała lek, który przyjmowała doustnie. I tak naprawdę, można powiedzieć, że po kilku tygodniach przyjmowania tego leku już było widać różnicę w ciele Zosi tak naprawdę. Pojawiło się więcej ruchów rączkami, nóżkami, lepsza kontrola głowy. Zaczęłyśmy ćwiczyć wyższe formy pionizacji, nie tylko leżenie. Zaczęła w pozycji siedzącej utrzymywać ją. To było bardzo dla nas ważne, z kontrolą głowy. Później kolejno walczyłyśmy o to, żeby zaczęła się podpierać. Patrz na dobę, powolutku, super, bardzo ładnie. Lek, myślę, tutaj bardzo pomógł nam w tym, żeby Zosia dzisiaj funkcjonowała na takim poziomie, jaki widzimy. Osiągnęła bardzo dużo. Przy naszym wsparciu potrafi samodzielnie usiąść, potrafi czworakować. Przy naszej pomocy i odpowiedniego sprzętu potrafi się przemieszczać, robić pierwsze kroki, więc dla nas są to ogromne osiągnięcia. Przede wszystkim nikt nie spodziewałby się, że trzylatka z SMA typem pierwszego będzie dzisiaj robiła takie piękne rzeczy. Mocna rączka idzie do góry. Idzie. Brawo! Dla mnie to jest niesamowite zupełnie, że pacjentka, której filmy, pamiętam, rodzice nam pokazywali, czy mamy w swojej bibliotece, kiedy była takim niewielkim niemowlęciem i była bardzo wiotka i właściwie te ruchy dowolne były bardzo skąpe, to w tej chwili ona jest w ogóle dzielny zuch i robi takie rzeczy, o których się nam by jeszcze w erze sprzed leczenia w ogóle nie śniło, a teraz chcemy więcej, po prostu chcemy, żeby było jeszcze lepiej, chcemy, żeby było jeszcze więcej, żeby ta siła była dobra. I rzeczywiście Zosia jest takim przykładem niebywałej skuteczności Risdiplamu i bardzo się z tego cieszymy. Tak naprawdę po rozpoczęciu leczenia zmieniło się wszystko. Zosia z dziecka wiotkiego stała się z dzieckiem w dalszym ciągu wiotkim, ale z większą masą mięśniową, z większym, może nie masą, ale z większym napięciem przede wszystkim mięśniowo. Kontrola głowy była lepsza, kończyny były lepsze. Tak jak wspominałam, kiedy została posadzona pierwszy raz, przecieraliśmy wszyscy oczy ze zdumienia i płakaliśmy ze szczęścia, bo w naturalnym przebiegu choroby nie byłoby to możliwe. Później Zosia, kiedy zaczęła nam się podpierać, kiedy pierwszy raz wstanęła w ortezach, to jest taki widok, którego nie zapomina się do końca życia, bo cały czas z tyłu głowy, oboje z mężem, mamy świadomość tego, że tego życia miało nie być. Leczenie uratowało je, a rehabilitacja poprawia jej jakość życia.
bo w tym momencie dla nas, jako dla rodziców, jak i podejrzewam dla samej Zofii, najważniejsza jest jakość życia. Najważniejsze jest to, żeby była szczęśliwym dzieckiem. Nasze oczekiwania nie były wygórowane, ponieważ Zosia jest w badaniu klinicznym i tak naprawdę nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość. Na tą chwilę naprawdę Zosia robi tak ogromne postępy, że sami nie przypuszczaliśmy wtedy, na tamten czas, że Zosia będzie tak sprawnym dzieckiem na wózku. Na chwilę obecną nasze życie wygląda w miarę normalnie. Codzienna rehabilitacja to nie wszystko. Wspólne spacery, wyjazdy, wypady. Zosia uwielbia się bawić, kocha swojego psa, uwielbia malować, uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu. We wrześniu rozpoczyna przygodę w przedszkolu, więc to jest ogromny, ogromny krok ku samodzielności. Ku temu, żeby mogła lepiej się rozwijać i funkcjonować w społeczeństwie pomimo swojej niepełnosprawności. I jakkolwiek to zabrzmi, jesteśmy z niej po pierwsze strasznie dumni, a po drugie, pomimo tego, że nasze życie tak wygląda, jak wygląda, jesteśmy szczęśliwi. Bo jest wspaniałym dzieckiem. Daj mamie. Na pewno kluczem tego sukcesu, który osiągnęła Zosia, jest przyjmowanie leku i codzienna praca fizjoterapeutów oraz rodziców. Gdyby nie to, myślę, że nie byłaby w tym miejscu, w jakim jest dzisiaj.